W tym nagraniu zajmiemy się obliczeniem rozpuszczalności molowej słabo rozpuszczalnej soli chlorku ołowiu 2, której iloczyn rozpuszczalności w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 1,6 razy 10 do minus 5. Sól została rozpuszczona w roztworze chlorku potasu o stężeniu 1,1 mol na decymetr sześcienny. Chlorek potasu jest solą bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. 1 mol chlorku potasu rozpuszcza się w wodzie i dysocjuje, dając po 1 molu kationów i anionów, więc stężenie kationów potasu w roztworze soli o stężeniu 1,1 mol na decymetr sześcienny wynosi 1,1 mol na decymetr sześcienny i stężenie anionów chlorkowych również wynosi 1,1 mol na decymetr sześcienny. Mamy obliczyć, jaka jest rozpuszczalność chlorku ołowiu 2 w roztworze chlorku potasu. Niewielka część tej trudno rozpuszczalnej soli rozpuści się i zdysocjuje, dzięki czemu otrzymamy stan równowagi pomiędzy nasyconym roztworem a osadem. Zapiszmy równanie reakcji dysocjacji chlorku ołowiu 2. Zgodnie ze stechiometrią reakcji otrzymujemy, że z 1 mola chlorku ołowiu 2 jesteśmy w stanie otrzymać 1 mol dwóch dodatnich kationów ołowiu i 2 mole anionów chlorkowych. Patrząc na to równanie, możemy zapisać, jak zmienia się stężenie poszczególnych drobin w układzie. Na samym początku zakładamy, że nie mamy w ogóle zdysocjowanej soli w roztworze. Następnie, jeśli rozpuści się jakaś ilość x soli, to otrzymamy x moli dwóch dodatnich kationów ołowiu i dwa razy więcej moli anionów chlorkowych w roztworze. Jednak należy tutaj uwzględnić, że jony chlorkowe, które powstaną w trakcie dysocjacji chlorku ołowiu 2, nie są jedynymi anionami chlorkowymi obecnymi w roztworze. Nie mamy tutaj do czynienia z roztworem chlorku ołowiu 2 w wodzie, tylko z chlorkiem ołowiu 2 rozpuszczonym w wodnym roztworze chlorku potasu. W roztworze mamy jeszcze dodatkowe stężenie anionów chlorkowych, które wynosi 1,1 mol na decymetr sześcienny. Wstawmy wszystkie te wartości stężeń do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności chlorku ołowiu 2. Stała równowagi reakcji jest równa iloczynowi stężenia równowagowego kationów ołowiu 2+, razy stężenie równowagowe anionów chlorkowych podniesionych do kwadratu. Stężenie równowagowe kationów wynosi x. Natomiast stężenie równowagowe anionów wynosi 1,1 plus 2x. I to w wyrażeniu na stałą równowagę reakcji musimy podnieść do kwadratu. Teraz należy wyznaczyć x, który jest rozpuszczalnością molową chlorku ołowiu 2. Jednak wyznaczenie x-a z takiego wyrażenia będzie trudnym zadaniem, dlatego w celu uproszczenia przyjmijmy pewne przybliżenie. Jeśli porównamy stężenia anionów chlorkowych, to stężenie anionów pochodzących z dysocjacji bardzo dobrze rozpuszczalnej w wodzie soli, jaką jest chlorek potasu, będzie o wiele większe niż stężenie pochodzące z dysocjacji słabo rozpuszczalnego chlorku ołowiu 2. Przez to wyrażenie 1,1 plus 2x w przybliżeniu możemy zapisać jako 1,1. Dzięki temu otrzymujemy iloczyn rozpuszczalności równy jest x razy 1,1 podniesiona do kwadratu. Teraz już bez większego problemu jesteśmy w stanie wyznaczyć x. X równe jest iloczyn rozpuszczalności dzielone przez 1/100. X wynosi 1,6 razy 10 do minus 3 mol na decymetr sześcienny. Rozpuszczalność molowa chlorku ołowiu 2 w roztworze chlorku potasu o stężeniu 1,1 mol na decymetr sześcienny wynosi 1,6 razy 10 do minus 3 mol na decymetr sześcienny. W jednym z poprzednich nagrań, które dotyczyło stałej rozpuszczalności, obliczyliśmy, że rozpuszczalność molowa chlorku ołowiu 2 w czystej wodzie wynosi 1,6 razy 10 do minus 2 mol na decymetr sześcienny. Zobacz, co się stało po dodaniu chlorku potasu do czystej wody. Jeśli jego stężenie wynosi 1,1 mol na decymetr sześcienny, to rozpuszczalność molowa chlorku ołowiu 2 zmalała dziesięciokrotnie. Jest to spowodowane tzw. efektem wspólnego jonu. Jeśli w tym samym roztworze rozpuścimy mocny elektrolit zawierający wspólny jon z słabo rozpuszczalną solą, to wówczas, zgodnie z regułą przekory, reakcja dysocjacji słabo rozpuszczalnej soli cofnie się w kierunku osadu słabo dysocjującej soli. Wspólnym jonem dla tych obu soli jest anion chlorkowy,
Zgodnie z regułą przekory, obecność dodatkowych jonów chlorkowych zaburza stan równowagi w tym układzie i układ dąży do utworzenia nowego stanu równowagi. Jeśli zwiększysz stężenie anionów chlorkowych, to zwiększysz stężenie produktu tej reakcji, więc stan równowagi przesunie się w lewo. Nadmiar anionów połączy się z dwudodatnimi kationami ołowiu i to spowoduje wytrącenie się części osadu chlorku ołowiu 2. W wyniku tego zjawiska zmniejsza się rozpuszczalność soli. Zauważ, że nie zmienialiśmy temperatury układu i nie uległ zmianie iloczyn rozpuszczalności soli.